Poszedł. Tak to wygląda. Ucieczka większej ryby. Zobaczcie, amortyzator wyciąga się. On jest rażący, żebyśmy go dobrze widzieli, żebyśmy rozumieli, w którą stronę udaje się ryba. No to może być karaś, ponieważ kapitulacja nastąpiła dość szybko. A to jest lin, ponieważ ściąga do... Tak, to jest linek. A więc prosiaczku ty mój, chodź tu do starego. Wypinamy cię. Jup. I taki piękny linek. Takie zwykłe sztyce 1,5 metra, podwieraki takie razem ze sztycą, to dotyczki się absolutnie nie nadaje. Nasza sztyca musi być z jednej rurki, najlepiej cienkiej, nie za grubej, tak żebyśmy mogli ją sobie wysuwać takim ruchem, żeby łatwo było ją wsuwać i wysuwać. Jeżeli jest sztywna i mocna, no to oczywiście dobrze dla nas, ponieważ na sztywnej sztycy można rybę łatwiej podnieść, prawda? Miękka jakaś tandetna może się nam połamać. Natomiast długość, myślę, 2,60 metra, 2,40 metra jest idealna. Jeżeli ktoś łowi wyczynowo, bardzo często chce sztycę dłuższą, dlatego że przechwytywanie ryb gdzieś dalej bardzo często skraca hol. Ale tutaj do takiego łowienia z krzesła nie ma sensu się bawić. Zwykła sztyca 2,20 do 2,60 z takich, można powiedzieć, firmowych, a tańszych polecam Drenana Red Ranch 2,40. Mocna, dobrze zrobiona sztyca. Świetnie się tutaj sprawdzi. Jest. To będzie płoć. Prawdopodobnie. Wyciąga ona troszeczkę mniej amortyzatora i płynie do powierzchni, czyli to jest taka typowa walka płoci. No ja myślę, że taka z 20 parę. O! 30. Dzień dobry. Ładna 30-centymetrowa płoć. Zobaczcie, taka ładna 30, która właśnie narobiła mi na spodnie. Dziękujemy ci. Może ma z 28. W każdym razie ładna. Także dwa białe robaki i płoć w tamtym miejscu. Zobaczmy, czy... To są ładne płotki. Takie łowić na tyszkę to jest czysta przyjemność. Aczkolwiek ten amortyzator jest troszeczkę za mocny dla niej. Jeżeli byśmy mieli taką z 2 cm, 3 cm mniejszą, ona już mogłaby się nam wypiąć. Ale nic, zarzucamy zestaw znowu w to samo miejsce. Znowu dajemy białych robaków, wyprowadzamy i zobaczmy, co tam będzie się działo. Thank you.
Zestaw jest w wodzie. Jeżeli nie mamy żadnych brań, tak po minucie. A teraz mamy branie właśnie. Bo właśnie takie branie, którego nie zacinamy. To musi być pewne branie, pewne przynurzenie spławika. Ale wiadomo, że ta rybka gdzieś jest w pobliżu. Coś nie tak. Teraz podnosimy zestaw lekko i opuszczamy. Symuluje to opad w tej ostatniej części. Bardzo często te robaki, które wypadły z kubeczka, opadły kilkanaście sekund wcześniej być może i ryba, muszę powiedzieć, że daje się nabrać na ten, no właśnie takie nęcenie. Już jest branie. O i kolejna płoć. Nie wyciąga dużo ze amortyzatora. Trzeba cały czas trzymać napiętą żyłkę, starać się nie popuszczać tej rybie, trzymać ją przy powierzchni, jeżeli jest za mała na ten rodzaj amortyzatora, prawda? Tym razem wzdręga. Także mamy dzisiaj przekrój gatunkowy. A wzdręga to nie jest wcale taka maleńka, bo to jest całkiem przyjemniutka wzdręgunia. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, z 28 cm, 25, a mi się coś takiego wzdręga ładna. Też mógłbym się uprzeć, że zareagowała właśnie w momencie, kiedy za drugim razem te dwa białe robaki podciągnąłem do góry. Używam teraz dwóch białych robaków i mam większe płocie. To też jest dla mnie informacja, dlatego że waglerem łowiąc często nęcę z procy mało i często i używam jednego białego, to mi się bardzo dobrze sprawdza. Ale łowiąc tyczką bardzo często nie używamy takiego nęcenia z procy. Nęcimy z kubka w jednym miejscu i dwa białe robaki mogą być lepsze. Zobaczcie, znowu nie ma brań. Po wrzuceniu tych białych podnosimy zestaw. Opad. Zobaczmy, co się wydarzy teraz. One symulują właśnie, opadają tak jak te białe, które żeśmy z kubeczka wrzucili do wody. I czy będzie branie teraz? Jest kolejna ryba. Wyprowadzamy ją szybko w naszą stronę. O, to jest coś ciut większego. Fajnie jakby to była płoć, ale ciągnie do dna. A. Chyba obywatel lin to jest. A tu zaczyna kropić. No co za pogoda fatalna. I to jest pierwszy karaś dzisiaj. Tak późno dopiero się obudziły dzisiaj karasiusy. Chodź tu gigancie mój ty mały. Koniec zabawy. Ale ciężki karaś, duży.
Zobaczcie, taki wielki karaś. Około 30 cm, naprawdę ładna ryba. Jeżeli chodzi o skompletowanie sobie sprzętu do tyczki, ja myślę, że jeżeli ktoś użyje... Zobaczcie, jak mam to zrobione tutaj. Jeżeli mam fajkę, ramię i parę takich gadżetów, ja myślę, że się nie wyda więcej niż około 300 zł na osprzęt, czyli na rolki. Oprócz rolek byśmy potrzebowali jeszcze właśnie jakieś takie uchwyty. Czyli resztę potrzebujemy to, co do zwykłego łowienia, czyli wiadomo, krzesło, jakieś stoliki, prawda? I sama tyczka. Tyczka stopami, ja nie wiem, czy to używana, może to być koszt około 1000 zł. W UK takie pakiety można kupić w różnych długościach. Najdroższy jest ostatni, najdłuższy element, czyli element 13 metr. Te po 1,5 metra są mniej więcej. To jest najdroższy element. Jeżeli sprawicie sobie tyczkę, która ma 11,5 metra, zapłacicie mniej. Także to też jest rozwiązanie. Jeżeli zacząć łowienie tyczką, ja myślę, że spokojnie 11,5 metra nam wystarczy do takiego fajnego łowienia. 13 to już jest taka idealna długość po to, żebyśmy mogli już łowić te większe karpie na komercji, prawda? Żebyśmy mieli ten większy zasięg, ale absolutnie to wystarczy. Nie musimy się wcale, mieć kosza, wystarczy, że mamy krzesło. Tak jak kuzo. Warunek jest taki, że krzesło nie może mieć oparć. Musimy się tu ruszać, musimy się kręcić. Jeżeli jestem praworęczny, to trzymam tyczkę. Zobaczcie teraz tutaj. Jeżeli jestem praworęczny, to trzymam tyczkę po tej stronie, w ten sposób. Natomiast jeżeli będę łowił po drugiej stronie, muszę lekko się przekręcić i wtedy tyczkę trzymam w ten sposób. Opieram sobie rękę na kolanie. W ten sposób blokuję. Zobaczcie, mam wyprostowane plecy, siedzę sobie wygodnie. Może ta kurtka jest taka obszerna, tego nie widać, ale siedzę sobie wygodnie, mam wyprostowane plecy. Natomiast tyczka, opieram sobie rękę na ramieniu, robię taką zwykłą dźwignię, niczego nie unoszę w powietrzu, niczego nie dźwigam. To nie jest bat, batem trzeba machać, batem właśnie się łowi troszeczkę. Też jest fajne łowienie batem oczywiście, to jest fajna sprawa. Ja bym tu też łowił batem w UK, gdyby nie to, że są większe ryby i... Ten bat by mi bardzo szybko przerobiły na wióry, prawda? Ale tyczka da wam o wiele większe możliwości. Jeżeli połączycie to z fiderem, rewelacyjne połączenie, naprawdę. Na zawodach, na komercjach można sobie ustawić tyczkę bez żadnych zbędnych bajerów. I teraz, takie łowienie jak tutaj nie wymaga wcale od was wielkich wielkiej ilości przynęt. Nie musicie mieszać glin, zanęt, używać jokersów. Jeżeli łowicie na komercji albo nawet macie taką normalną sesję dla przyjemności, wystarczy, że rozmieszacie sobie zanętę, użyjecie konopi, to jest przynęta na wszystko. Będziecie mieli białe robaki albo pinkę, do tego jakieś pelety, prawda, kukurydza i to w zupełności wystarczy, żeby dobrze połowić. Naprawdę nie trzeba wiader, nie trzeba trzech rodzajów sit, nie trzeba dźwigać wielkich, naprawdę jakiegoś wielkich klamotów. Tutaj właśnie w UK bardzo często obserwuje się takich starszych wędkarzy, dziadków, którzy przychodzą sobie, ciągną sobie wózek, mają na ramieniu mają pokrowiec z wędkami, a w środku tak naprawdę tyczka, łowią sobie z takiego zwykłego fotela albo nawet z jakiegoś takiego prostego, z prostej skrzynki i łowią bardzo skutecznie tyczką właśnie tutaj. I nie trzeba żadnych, tak jak czasami widać, że są podwójne rolki ustawione, prawda? Cudawianki, jakieś grzebienie na 12 topów. Można naprawdę skompletować sobie bardzo prosty sprzęt, świetnie połowić. Right, czego łodzia want from me, gruba? Jeez. Huh.
To, co jest ciekawe, to w tamtym miejscu miałem 3 ryby pod rząd. Płoć, duża wzdręga, duży karaś. Każda z tych ryb zareagowała dokładnie w ten sam sposób. Wyprowadzony zestaw, wrzucone białe robaki z kubeczka, nie było brań i później, w momencie, kiedy ona zaczęła wybierać te robaki, ja podniosłem ten zestaw do góry i opuściłem. I wtedy miałem branie. To pokazuje właśnie, jak skuteczna jest ta taktyka i to można przenieść też i przy łaglerze zrobić. Nie da się tego robić niestety przy metodzie. Kolejna ładna ryba. Zobaczcie, jak się ugina tyczka. Tak się ugina tyczka pod dużą rybą, to jest lin. A zobaczcie teraz, jak ją sobie trzymam. Ja sobie ją trzymam tak, o. Tu mam rączkę, a tu po prostu mam... Ryba sama walczy, ja nic nie muszę robić. Zobaczcie. Niestety nie mogę zrobić filmu ładniejszego, ponieważ jestem sam. Ale zobaczcie, ta ryba walczy sama. Ręka wolna, ja trzymam sobie tyczkę, amortyzator wykonuje za mnie tą pracę. Dlatego to jest tak skuteczne. Teraz, jeżeli ta ryba się zmęczyła, to co ja muszę zrobić, to przyłożyć sobie do tej ręki, dlatego że mam rolki z tyłu i zobaczcie teraz, co się dzieje. Wysuwam w ten sposób. Wycofuję tyczkę do tyłu. Muszę ją wycofać do tyłu. Ryba jeszcze walczy nie za szybko. Tak, żeby ona się wymęczyła i żeby chciała podejść bliżej. Bo też można rybę stracić, prawda? No, wysuwa amortyzator. Panie linie. Nasze zadanie teraz polega na tym, żeby sprowadzić na rolki, czyli sprowadzić na rolki tyczkę, wycofać ją do momentu, aż, o to jest lin, dał się doprowadzić, aż mam top w ręku. Jak mam top w ręku, walka się odbywa wtedy pod nogami. Jak mam top w ręku, mam dostęp do czego? Oczywiście, mam dostęp do side pullera. I to samo, naciągam side puller, skracam dystans i linie jest mój. Prędzej czy później on się zmęczy. Oczywiście nie trzeba tu robić jakichś wielkich zawodów, kto szybciej wyciągnie rybę. Trzeba być ostrożnym, ponieważ można rybę stracić, ale o, lin stwierdził, że ma dosyć. Najlepiej, żeby nie zahałasował za mocno. I teraz podbierak się pojawia. Znaczy, ja mam podbierak 2,6 metra. Akurat idealnie pasuje mi do mojego topu. Jeżeli łowiłbym topami na głębokiej wodzie, no to wtedy trzeba dłuższy podbierak. Być może, ale... O. Bardzo waleczna ryba. On już jest taki solidny liniak. No, chodź, mamy. No i cały czas amortyzator wykonuje tą pracę za mnie. On... No, ale ogonem przywalił w żółkę. Niczym sum. No, nie chce się poddać łatwo. Zobaczcie. Taki piękny lin. Myślę, że około 45 cm. Także powoli się będziemy zbierać. Na koniec dnia białe robaki jednak okazały się lepsze, aczkolwiek pellet expander działał tutaj bliżej. Był wybiórczy, ponieważ łowiło się tylko liny na niego. Natomiast na białe robaki była i wzdręga, prawda, i płoć. No i teraz mam do usunięcia masę śrubu.
Zestaw opadł na dno. Brań póki co nie ma, to znaczy, że ta ryba jakby nie czeka, nie zrzucam jej tego na głowę. Prawda? Troszeczkę to trwa, zanim to branie nastąpi. Ale czekamy, jakby się właśnie z minutę, jeżeli nie ma... W tym czasie białe robaki docierają do dna. Jeżeli nic nie ma w ciągu tych kilkudziesięciu sekund, pociągamy zestaw do góry. O, może zrobimy to już teraz. I te nasze robaki na haku opadają z podobną w towarzystwie tych robaków z kubka. No i ryby właśnie wybierają to, prawda? Jeżeli jest kilka ryb, spieszą się, rywalizują ze sobą, są mniej uważne i łatwiej je można złowić. I jest kolejna ryba, płoć. Odchodzi w tyczce. Łapiemy tempo, nęcimy w tempo. Dokładnie tak jak trzeba. Jest ryba za rybą. Ryba za rybą. Jedna za drugą. Jedna za drugą. Prawda? Donęcamy, lecą robaki cały czas. O, to jest lin, bo płynie pod... O, to stary, to my tu trzeba cię... Ma jakiś mniejszy lin, bo wpłynął pod pomost. Chciało szukać. Miał być płocią. No stary. Czyli liny weszły. Największy z ryb tutaj. O, jeszcze są karpie. Karpia na tym zestawie. Ten to daje popalić. Kolejny lin. Tym razem samiec ma większy płetwy, silniejszy. Ale jakoś dziwnie skapitulował szybciej. Po raz kolejny niczym zdarta płyta powtórzę. Białe robaki z kubka docierają powoli do dna. Za chwilę dotrą. Jeżeli my nie mamy brania, to znaczy, że ryba jeszcze nie jest w tym miejscu, ale wyczuwa opadające robaki. Ona czuje ruch, kręci się tu gdzieś w pobliżu, prawda? Więc teraz podnosimy zestaw do góry i opuszczamy go. I nasze dwa białe robaki opadają w towarzystwie tego, co wrzuciliśmy. Taki jest zamysł. Ryba teraz powinna wybierać i te robaki, i nasze. I kolejna ryba wpada. O! Jako że łowię na wąskim pomoście, nie jestem w stanie wam wszystkiego pokazać. Zobaczcie, tyczkę trzymam tu. Trzymam ją sobie na kolanach, żeby siedzieć wygodnie. Zapieram się i absolutnie nie potrzebuję walczyć z rybą. Ryba to robi za mnie. To wcale nie znaczy, że tyczka to jest jakiś haniebny sposób łowienia ryb, bo tutaj walka z rybą oczywiście jest, ale chodzi o to, że amortyzator robi bardzo dużo za nas. To jest bardzo skuteczna rzecz. Im ryba mocniej ciągnie, tym amortyzator bardziej ją ściąga, prawda? Dlatego cieńsza żyłka, mniejszy hak i to wszystko działa. Tu mam hak 16, bez problemu. Bez problemu holuję ryby. I jak zwykle sprowadzamy, wycofuję tyczkę tak, żeby trzymać top w ręku i kolejny lin. Zobaczcie, jak szybko skapitulował. Chwila, moment. To była krótka piłeczka. On bardzo mocno zawalczył na początku. Bardzo mocno zawalczył na początku i... Ryba wyczepiona.
Tak. Bardzo fajnie, bo dał się wyczepić. No, jeszcze zapozuj tu. A nie myślisz, co? O. Piękne linisko, po prostu piękny linek. Typowy 40, już złociutki. Także jeszcze kilka było z tym takim kolorem zimowym, ale ten już był złoty. I nuda, i znowu to samo. Ściągamy śluz, poprawiamy śruciny, żeby ten opad był podobny. Montujemy przynętę, dwa nowe białe robaki i no zobaczcie, ciekawa rzecz. Zestaw jest na dnie, ale brań nie ma. Białe robaki lecą w dół. O, jest branie. Tym razem było. Ach, czuję jak napręża. Czuję jak odjeżdża. Prawie jak karp. Tylko że karp potrafi wyciągnąć więcej amortyzatora, po tym to poznać. Linek niestety ma ten swój szaleńczy odjazd, ale potem kończy się ta siła. On nie jest tak silny jak karp, ponieważ jest o wiele mniejszy. Jeszcze raz, jak najszybciej wycofujemy tyczkę do tyłu na rolki, odwracamy się, żeby widzieć, że leży i możemy ją sobie szybko zrolować do tyłu. Czas prask, top w ręku, łapiemy, amortyzator ściągamy, tak żeby lin nam nie wpływał w żadne rzeczy. Chodź tu mały. Tego przy łaglerze się dobrze zrobić nie da. To jest też plus tyczki, że naciągnąć amortyzator w ten sposób, ja po prostu męczę ryby bardziej. Przy tyczce mogę naprawdę zapodać tutaj o wiele większą siłę. Jeżeli byście łowili łaglerem, można napiąć żółkę bardziej, ale bardzo często jesteśmy na granicy zerwania przyponu. Jeżeli mamy gruby zestaw, możemy, no, to wtedy jest znowu mniej brań, prawda? Zobaczcie, jak pięknie się łowi liny o tej porze roku. One po prostu zaczęły żerować, budzą się po tej zimowej przerwie. I to jest kolejny cielak, kolejna samiczka. Tak. Mam jeszcze 10 minut, lin za linem teraz wchodzi. Także zobaczcie, jaka jest różnica, jak szybko w ogóle, łowiąc łaglerem nie byłbym w stanie tak szybko wyholować tych ryb, nie ma szans. Tyczka to jest bardzo, to jest szybki sposób na łowienie ryb, dlatego na komercjach bardzo, bardzo dobre. Nie zadziałało. Raz. O, zadziałało. Akurat było branie, jak podnosiłem. A to będzie puteczka. No i to ładna. No i ładna płoć. Mam nadzieję, że to jest płoć, a nie karaś. Jeżeli to będzie płotka, to będzie ryba dnia. Moja dzisiaj. Pokaż się, rybko. Płoć. Piękna płoć. Jak my lubimy takie ryby, panowie. Jak my lubimy takie rybki. Chodź tu, chodź tu. Ile ty masz teraz centymetrów? No, to tą rybę byśmy nawet zmierzyli. Nie zmierzymy. No, nie zmierzymy, miałem mierzyć, ale bardzo ładna płoć. Naprawdę taka. Myślę 30.
32. Bardzo cieszy taka płoć. Też oczywiście był ten moment, kiedy właśnie opadają robaki. Białe robaki opadają w wodzie z różną prędkością. Bardzo często zależy to od tego, jakie mamy te białe robaki, jakie są ciężkie. Ja zauważyłem, że czasami są takie, które opadają szybciej, a są takie, które opadają wolniej. Ale generalnie na tej wodzie, która ma 1,5 metra, myślę, że białe robaki opadają około 20, 25 do 30 sekund. Dlatego te brania są po takim czasie. Ta ryba się nie kręci w miejscu, gdzie ja zarzucę zestaw. Ta ryba jest gdzieś dalej, jest metr, dwa, trzy dalej. W momencie, kiedy wyprowadzam zestaw, wyrzucam te białe robaki z koszyka, robię plusk, one opadają. Ryba swoimi zmysłami wyczuwa, że to jest właśnie ten pokarm, który leci w dół. Dlatego on się pojawia po 30 sekundach i wtedy ja mam branie. Albo za drugim, albo za trzecim razem, kiedy ja podniosę do góry mój zestaw, i opuszczę go z powrotem, dlatego że ona się daje po prostu świetnie na to nabrać, prawda? Że to, co jest na haku, to jest jedna z tych opadających przynęt. No, ale my tu gadu, a tu będzie trzeba się zwijać, a tu coraz ładniejsze ryby się łowi. Będę kończył. Na koniec zobaczysz jeszcze, jak wygląda to moje stanowisko. A więc krzesło Kuzo, o, nawet podpisane. Jeden stolik, tutaj mam fajkę, do fajki uchwyt tulipanowy, który mocuje mi tyczkę. Tyczka później jest na rolkach z boku, żeby było wygodnie. Odwrócone kolano, dzięki temu mogę tutaj dół tyczki włożyć i oprzeć i nie muszę wtedy jej trzymać w ręku. Z drugiej strony mam grzebień, na którym układam sobie topy. Element, jeżeli chcę przedłużyć tyczkę, podbierak, jest ten top z kubkiem. Tutaj natomiast mam karuzelę, mam jeszcze jeden stolik, tam mam, ten stolik posiada szufladę, także tam mam spawiki, różne takie rzeczy, z tyłu mam podbierak, tu mam podpórkę, jeżeli chciałbym, mógłbym sobie top oprzeć w ten sposób, prawda, i robić coś innego. Bardzo wygodnie, zobaczcie, tak wygląda to moje stanowisko z boku. Bardzo wygodnie mi się łowiło. Oczywiście plecy trochę bolą, dlatego że przy tyczce plecy zawsze będą was boleć, ponieważ jak się łowi w różnych miejscach, trzeba się troszeczkę, no może nie bolą, ale trzeba się przegiąć, przekręcić, prawda? To nie jest takie stacjonarne łowienie. Także dzisiaj bardzo fajna sesja, początek bardzo kiepski, ale tutaj inni też mieli problemy, sporadyczne ryby i dopiero na koniec udało się nawiązać kontakt z rybą, nęcenie z kubka bardzo ładne, wyprowadzenie ryba, prawda, donęcanie. Waglerem bym nie połowił tak szybko jak tyczką dzisiaj. To jest naprawdę najskuteczniejsza technika na większości łowisk. Fiderem nie ma szans, żeby ktoś tu połowił więcej, chyba że, nie wiem, ktoś z kadry Anglii, Steve Ringer albo jakiś inny doświadczony wędkarz, może on mógłby, ale też wątpię, raczej tyczka jest numerem jeden. Dlatego polecam wam, jeżeli możecie sobie skompletować taki zestaw, na pewno warto. Zobaczcie, użyłem takiego wózka też, to jest mój typowy wózek, ale ja zawsze jeżdżę z wózkiem na ryby. Ja mam tyle rzeczy, że muszę zabrać wózek, normalnie bym się nie pomieścił. Dlatego jeżeli korzystacie z tego wózka, spokojnie zabierzecie tyczkę, może dłużej się ją rozstawia, może dłużej się ją chowa, ale na pewno się więcej dzięki niej łowi. Nie musicie wcale, można łowić glinami, można łowić tak jak polscy wyczynowcy to robią, ale jeżeli łowicie na komercjach, musicie zastosować takie taktyki jak ja. Czyli gotowe pelety, białe robaki, jakaś dendrobena, prawda, kilka linii zanęcić, sprawdzać, co się bardziej rybom podoba i później konsekwentnie używać tej samej taktyki, czyli wyprowadzać zestaw, donęcać z kubka, prawda? Kubek zanętowy na topie to jest podstawa. W ten sposób można wygrywać zawody. Dzisiaj kilkanaście linów, piękne płocie, jeden karaś, tylko karaś dzisiaj nie brał, dziwna sprawa. Może ten grat go tak troszeczkę onieśmielił. Wzdręga,
Bardzo fajne ryby, bardzo fajna sesja. Jestem zadowolony, pomimo że mam mokry tyłek i wszystko mi zmokło. Mam nadzieję, że uda mi się to w domu wysuszyć. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na mój kolejny film, który się niebawem ukaże. Cześć!